sensacje, rusyfikacje, amerykanizacje, różne inne dewiacje. Polak, przetrwam cierpliwie, a ja ci mówię uczciwie. Nie wolno mówić takich słów publicznie. Zjeżdżajcie tu do Polski, obywatele świata, ale o kraju Słowian, niech każdy się tu brata.
Oto Jesek! Przyznam się Państwu szczerze, że naprawdę najbardziej lubię śpiewać teksty, których nie znam. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze powiedział Pan. Nie wiem, który, ale słuchałeś polubienko. Lubię śpiewać teksty, których nie znam. Mam tutaj taki polski, na którym stoją, dostanę od Was. A Ty zmiast. To ja, to przecież ja, to ja, a to ty, to ty, to na pewno ja, to na pewno ty, to na pewno my. To ja, w moją stronę, to ja, niż biegniesz białą plażą nasze ciała. Nie ważą nasze ciała, przecież nic nie ważą. Słońce, plaża dzika, ty gdy biegniesz, wnikasz, wnikam, przenikasz i przekam. Oddalasz się i znikasz, oddalam się i znikam. Jestem oto tam, gdzie byłaś ty. To ty, to przecież ty, to ty, a to ja, to ja. To na pewno ty, to na pewno ja, to na pewno my. Ruszam, ruszasz w moją stronę, bóg rozpostarł włosy siwe nasze ciała. Wstydliwe nasze ciała, przecież nie wstydliwe. Słońce, plaża dzika, biegnę, biegniesz, wnikasz, wnikam, przenikasz i przenikam. Oddalasz się i znikasz, oddalam się i znikam. Jestem oto tam, gdzie byłaś ty. To ty, to przecież ty, to ty. A to ja, to ja, to na pewno ty, to na pewno ja, to na pewno my. Do śpiewania. Jest to matematyczna definicja ciągów, tą pamiętam z ogólniaka, bo ja niestety asem z matematyki nie byłem, nawet kiblowałem raz. Dzieci, nie bierzcie przykładu ze mnie. Nie warto kiblować, to znaczy nie warto powtarzać roku. Z tajnikami mojej dźwiękowiązałki. Oto dźwiękowiązałka. Jest to urządzenie skonstruowane na bazie XIX-wiecznej maszyny rolniczej, grabiarki konnej. Można poznać zwłaszcza po tych kołach metalowych. Na komponentach Fiata. Tu jest na przykład hamulec ręczny z malucha. Poznajecie ten dźwięk? To jest prototyp, więc wszystko się czasem zacina.
No, to jest urządzenie dla cierpliwych. Więc tak, dźwiękowiązałka to jest urządzenie, które ze sobą wiąże różne dźwięki. Czy macie już jakieś teksty? Nie, ja was muszę jakoś sprowokować do tego. Może zaśpiewam coś, właśnie, tą matematyczną definicję ciągu. Piszcie wyraźnie, najlepiej drukowanymi literami. Mówimy, że granicą ciągu AM przy M dążącym do nieskończoności jest liczba Q, wtedy gdy dla każdego potoczenia liczby Q istnieje takie N0, że wyrazy o wskaźnikach N jest większe od N0 należą do tego potoczenia liczby Q. Mówimy, że granicą ciągu AM przy N... Ale dopiero to dostała. Więc szukamy. Szlak książąt mazowieckich, Ciechanów, Czersk. No ten smok mi się tak spodobał. Łowić, łudno. To sam... Nie ma, dobra. Na szlaku książąt mazowieckich, 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 maj, sierpień, 2013, na szlaku książąt. Egzemplarz bezpłatny, więc wolno reklamować. Na szlaku książąt mazowieckich. Nie pękasz! Na szlaku książąt mazowieckich. Na szlaku książąt. Niebanalne pomysły na weekend. Zasada jest taka, moja pierwsza zasada, żeby nagrać kolejne, muszę skasować poprzednie. Nie ma. Czary. Uwielbiam czarować. Dobrze, to zanim to zaśpiewam, to zaśpiewam wam to. Ciekawe, czy ktoś odgadnie autora. Nie mam za wiele czasu, więc może nie skończę. Wielka
brzydką swą nogę pochłania. Lik, sak, sak, sak. Lecz nikt nie popiera wróbelka. Domka, cikinde, sak, sak. Więc wołam, czyż nikt nie pamięta, z gdy nam ptak, cikbilita. Że wróbelek jest duch nasz szczery, duch nasz szczery. Dlaczego moje życie jest tak skonstruowane, że ja przez całe życie dźwigam? Beethoven gdzieś tam mieszka sobie, albo tam. Kto go tam wie? Dobra, przychodzi. Przystępujemy, drodzy Państwo, do mojej ulubioności. Moja
ulubiona się zużo. Moja ulubiona się z wami zużo. Słuchajcie, wystroiłem się w najlepsze ubrania, niedawno sobie kupiłem. Wygląda jak skóra, prawda? To plastik jest. Mało nie zędleję tutaj. Ale nie mogę się rozebrać, bo mokry jestem pod spodem, to mnie przewieje, już trochę chory jestem. Dobra, więc zaśpiewam zanim dalsze teksty, które napisaliście. Moje koncerty zwykle trwają 5 godzin. Dzisiaj jest inaczej, muszę się zmieścić w godzinie, więc nie wiem, jak mi się to uda. Chciałbym zadedykować tę pieśń wszystkim tym ludziom, którzy już nie dzierżą swej powłoki ludzkiej. Tak bym to nazwał. To będzie pieśń, której nie zaśpiewam. Dobrze, że nie ma 5 godzin. Tak jak z Maruchem, to była góra.
momencie nigdzie się bez niego nie ruszam. Jeden mnie ukradł. Kupiłem za 1200 zł, a potem... zaraz, bo tu miałem jeszcze jakiś tekst. Nie, wszystkie już zaśpiewałem. To jest imperatyw wspólny twórczy? Nie. O, jeszcze jest pierwszy tekst. Bardzo panią przepraszam. Pani mi podała tekst jako pierwszy, a ja go śpiewam jako ostatni. Bo już mój czas prawie antenowy dobiega końca. Sprężam się. Chyba jeszcze tam nie byłem, to jeszcze tam przyjadę. Wspólny twórczy. Jakieś słowo. Thank you.
Nazwałbym to poezja niespisana. Ale to głupia nazwa. Poezja mi się bardziej podoba wasza. Dobra, to jest nasz wspólny utwór. A teraz wam zagram takie o. Coś mi trzeszczy.
miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się kończą, gdy zniknie dar języków, gdy więcej już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy.
filmów.